Witamy wszystkich Państwa ze Szczecina. Zapraszamy serdecznie naszych widzów na to spotkanie. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Pogoń Szczecin gra z Radomiakiem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Oto jak prezentuje się wyjściowa jedenastka Pogoni Szczecin. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. Radomiak zagra następującym składem. Na pewno zobaczymy wysoki pressing w wykonaniu tej drużyny, tak jak nieraz już miało to miejsce. O tak, rzeczywiście. Lubią uprzykrzać przeciwnikom życie, paraliżować ich akcje i tylko czyhać na przejęcie i szybką kontrę. Takie podejście oczywiście ma plusy i minusy, kosztuje mnóstwo zdrowia i potrafi być ryzykowne przez odsłonięcie pola, ale wszystko zależy od jakości wykonania. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Ale na szczęście dla tamtego obrońcy jest asekuracja. Świetnie. Dobra współpraca defensywy. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Leonardo Kutris. Gorgon. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Zagranie w pole karne. Uwaga, co za sytuacja! Gorgon. Uwaga, bomba z daleka! Ale ten strzał dla bramkarza na tym poziomie to bułka z masłem. Spokojna interwencja. Nic z tego nie będzie, przechwyt. Kuluris. Gorgon. Leonardo Kutris. Aleksander Gorgon. Traci piłkę po tym wejściu. Traci posiadanie piłki Pogoń. Biczak Cian. Udało się przejąć piłkę. Roberto Alves. Wolski. Ależ poszedł na przebój. Wolski może uderzać. Ależ bomba! Fantastycznie przymierza, posyła piłkę do siatki po strzale z półwoleja. No proszę Państwa, nie jest łatwo wykończyć z takiej piłki, więc tym bardziej czapki z głów. Wrzutki to jeden z łatwiejszych sposobów zagrożenia bramce rywala. Tym razem również okazał się on skuteczny. Defensywa nie dała sobie w tej sytuacji rady.
No to mamy 1-0. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Biczak Cian. Kuluris. Valkvist. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Utrata piłki przez zawodników Pogoni. Wolski. Teraz Radomiak przechodzi do ataku. Jak będzie tym razem? Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Jest uderzenie, ale bramkarz nie musiał się specjalnie wysilać, by uchronić zespół przed stratą bramki. Valkvist. Historia Pogoni to historia wzlotów i upadków, ale szczęśliwie po każdym z nich klub podnosił się i wracał do życia. W czasach dzikiego kapitalizmu kilkukrotnie zmieniała się struktura i właściciele. Był epizod Piotrkowi. Pamiątką w klubowej historii są przedziwne rekordy, na przykład mecz z 2006 roku, w którym zagrało 10 Brazylijczyków i Słowa. Biczak Cian. Kuluris. Pogoń atakuje. Co teraz wymyślą? Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Drużyny mają teraz problemy z uspokojeniem gry. Za szybko pozbywają się piłki. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Teraz może być groźnie. Dobra akcja, ale jeszcze lepsza interwencja w obronie. To mogło zakończyć się bramką. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Leonardo Kutris. No i po ataku zagrożenie minęło. Biczak Cian. Pogoń w natarciu, może tu być gorąco. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Bardzo dobrze teraz to broni. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis. I zatrzymał to ładnie. Wrzuca w okolice 11 metra. Uwaga, piłka wciąż w niebezpiecznej strefie. Strzela teraz. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Ładne dogranie na dobieg.
Broni teraz strzał, ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Aleksander Gorgoń. Biczak Cian. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. Może być bardzo groźnie. Kulouris. Biczak Cian. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Podanie dociera do Wolskiego. I Rafał Wolski! Ruszają do kontry. Jak to się skończy? O, i to był książkowy odbiór piłki. Radomiak atakuje flanką. Sporo tam miejsca. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Z tego może coś być. Tak się powinno stopować ataki rywala. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Roberto Alves. Wolski. Rafał Wolski. Przerwał atak rywali. Biczak Cian. Bardzo pasywnie teraz grają. Drużyna przeciwna może przycisnąć. Wahlqvist. Odzyskują teraz piłkę. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Rafał Wolski. Wolski. Ależ łatwo teraz minął. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Jest presja, ale dobrze się zastawia. Leonardo Kutris. Biczak Cian. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Roberto Alves. I na razie zagrożenie wrzutką odroczone. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Grosicki.
Gorgon. Pogoń atakuje. Co teraz wymyślą? No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Grosicki. Szukają tutaj wyrównania. Ale nic na hura. Cierpliwie budują akcję. Musi trafić! Nie do wiary! Jakim cudem nie ma gola! Domku, też tego nie rozumiem. To była 200% okazja. Grosicki. No i po ataku. Dobra interwencja. Może być groźnie. Wolski. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Teraz strzał! No, ale ostatecznie nie przysporzyło to kłopotów bramkarzowi. Z łatwością wyłapał tę piłkę. Biczak-Cian. Teraz może być groźnie. Aleksander Gorgon. Nic z tego, przerywa akcję wejście obrońcy. Co teraz pokaże Rafał Wolski? No i po ataku, zagrożenie minęło. Zobaczmy, co z tego będzie, uwaga. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Wrzut z autu. Grosicki. Może coś być z tego podania. I to tyle z tej akcji. Pogoń w natarciu. Może tu być gorąco. Aleksander Gorgon. Usiłuje strzelać. Kapitalny blok. Było groźnie. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. Leonardo Cutris. Gorgon. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. I rzut wolny, ale przynajmniej nie ma kartki. Na szczęście pewnie to wybija. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Z tego może coś być.
Grosicki. Może być groźnie. Kibice chcą strzału. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I będziemy mieli rzut wolny dla Pogoni. Ciekawy teraz strzał z rzutu wolnego. Odległość była duża, a zabrakło niewiele. Nie spodziewał się tego bramkarz. Gdyby strzał był ciut celniejszy, mógłby mieć kłopoty. Traci piłkę po tym wejściu. Podanie górą za linię obrony. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Rafał Wolski. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Grosicki. Gorgoń. Aleksander Gorgoń. Ostatnich kilkanaście minut przebiegało zdecydowanie pod dyktando szczecińskiej Pogoni. Teraz tylko pytanie, czy tę przewagę w środku pola będą w stanie wykorzystać? Do wyrównania potrzebują jednej bramki. Z taką grą powinno się udać. Teraz co za sytuacja! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Teraz krótkie rozegranie. Jest strzał. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Aleksander Gorgoń. Gorgoń. Teraz może być groźnie. Kibice żądają strzału. Tak się powinno stopować ataki rywala. Roberto Alves. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Nie traci piłki w tym starciu. O, i to był książkowy odbiór piłki. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Potrafi się utrzymać przy piłce. Czeka, aż koledzy wyjdą na wolne pole. To chyba wpadnie! Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Publiczność dała się porwać tym występem. Ciekawe, czy w drugiej połowie utrzyma taki poziom. Tomku, doskonale się patrzy na takie występy, zwłaszcza kiedy ich zwieńczeniem jest bramka na prowadzenie. No to zaczęło się. Ależ poszedł na przebój.
Wolski może uderzać. Ależ bomba! Fantastycznie przymierza! Posyła piłkę do... Bardzo dobrze teraz to broni. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis. I zatrzymał to ładnie. Musi trafić. Nie do wiary. Jakim cudem nie ma gola? Tomku, też tego nie rozumiem. To była stu... Ciekawy teraz strzał z rzutu wolnego. Odległość była duża, a zabrakło niewiele. Nie spodziewał się tego bramkarz, gdyby strzał... Teraz! Co za sytuacja! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. To chyba wpadnie! Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna! Ależ mamy spotkanie. W pierwszej połowie widzieliśmy akcję za akcją. Obie drużyny zaciekle atakowały bramkę. Naprawdę miło coś takiego oglądać. Oby w drugiej połowie było podobnie. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Z tego może coś być. I strzał na bramkę. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Ośrodkowuje do Rafała Wolskiego. Ale bramkarz bez trudu sobie z tym radzi. Dobre piąstkowanie. Znowu pewnie interweniuje. Ma piłkę, jest nie do przejścia. Leonardo Kutris. Aleksander Gorgoń. Biczak Cian. Walkwist. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Rafał Wolski. Próbuje strzału. No, dobra, to była obrona. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Łatwo to broni teraz. Gorgoń.
Brosicki. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Niecelne zagranie. Ogoń w natarciu. Może tu być gorąco. Gorgon. Leonardo Kutris. Aleksander Gorgon. Może coś być z tego podania. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Dobrze się teraz... Może teraz wyrównać? Dobra interwencja bramkarza. Krótko gra, chce tym zaskoczyć. Teraz może być groźnie. Obrońca teraz ekspediuje piłkę, byle dalej. To może być groźne. Będzie kontra. Okazja, może być groźnie. Ciągle pachnie bramką. Nie ma gola. Świetna interwencja. Brawo, fenomenalna interwencja. Bez trudu teraz to broni. Gorgon, Leonardo Kutris, Brosicki, może być groźnie, szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką, czasem jak widać się opłaca. Tak, widać nerwowość w poczynaniach obu drużyn, wiele prostych strat. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Skutecznie teraz broni piłkę. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Na 11 metr z rogu. Uwaga, piłka wciąż w niebezpiecznej strefie. Ależ okazja na gola. Bardzo dobrze teraz to broni. Teraz z rogu na 11 metr. Niezbyt udana próba przerwania akcji. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Tak się powinno stopować ataki rywala. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Wytrzymuje piłkę, ale musi poczekać na resztę zespołu.
Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Zabiera piłkę we własnym polu karnym. Kluczowa interwencja. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Podanie dociera do Wolskiego. Odważnie blokuje strzał. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Rzut rożny dla Pogoni. Stały fragment gry to doskonała okazja do wyrównania. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Rzuca w okolice 11 metra. Ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie bramkarz przy tym rogu. Wybijają piłkę poza boisko. Ma wsparcie, by to rozegrać. Tego może coś być, ale podanie przejęte. Donis. Nieudana teraz próba utrzymania się przy piłce. Teraz Radomiak przechodzi do ataku. Jak będzie tym razem? Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Kuluris. Biczak Cian. No i po ataku, zagrożenie minęło. Wolski. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Kuluris. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie mogą wyrównać stan meczu. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem. Broni pewnie. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Przemieszcza się bliżej środka. No i mocno teraz, zdecydowane wybicie. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Aleksander Gorgoń. Co zrobi w tej sytuacji? Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. Szuka, może być groźnie. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Ależ teraz było blisko wyrównania. Na ich szczęście mają między słupkami naprawdę zdolnego bramkarza. Świetnie to teraz zatrzymał. Czapki z głów. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. Ma teraz dobrą okazję. Proszę Państwa, jest gol. Mamy podwyższenie prowadzenia.
Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Na razie 2-0. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Grosicki. Może być groźnie. Źle teraz Szczecinianie, tracą piłkę. Roberto Alves. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. I to tyle z tej akcji. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. To była próba zaskoczenia bramkarza. Roberto Alves. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Kuluris. Grosicki. Gorgon. Tego może coś być. I teraz kibice chcieliby strzału. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Pogoń poszuka szansy na skrzydle. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Tracą piłkę, muszą znów o nią powalczyć. Rafał Wolski. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Biczak Cian. Kuluris. Gorgon. Biczak Cian potrafi się utrzymać przy piłce. Czeka, aż koledzy wyjdą na wolne pole. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Pogoń w natarciu, może tu być gorąco. Aleksander Gorgon. Kuluris. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Kuluris. Może coś być z tego podania. Teraz ratuje przed stratą gola. Złapią kontakt. Wejście, klasa światowa. Mogło być naprawdę nerwowo. Wolski. Roberto Alves. Podanie dociera do Wolskiego. Utrata piłki przez zawodników Pogoni. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Grosicki. Leonardo Kutris. Kuluris. Teraz może być groźnie. Będzie bramka! Tak!
co za końcówka, proszę Państwa. Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Piłka przez dłuższy czas chodziła tutaj jak po sznurku. To zmusiło rywala, żeby się odsłonił i natychmiast zrobiony został użytek z luki w obronie. A zatem mamy wynik 2-1. Donis. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Gorgon. Może teraz. To już jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Znowu mają piłkę. Rafał Wolski. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Teraz wspaniała okazja. Nie ma gola. Co za interwencja. Wybijają piłkę poza boisko. Ależ to była ważna interwencja. Tylko dzięki niemu są jeszcze w tym meczu. Jeżeli zdołają w końcówce odwrócić losy spotkania, winni będą bramkarzowi dużą bezkofeinową. Zobaczymy, czy zdołają teraz szybko ukąsić rywala. Mają teraz aut. Może być groźnie. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dogrywa teraz do środka. Uwaga! Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Jest pod presją. Pogoń odbiera piłkę. Nie daje sobie odebrać piłki. Z tego może coś być. Niestety dla nich akcja przerwana. Chorągiewka w górze. Mamy spalonego. Niezłe zagranie, ale żeby zakończyło się powodzeniem, należało szybciej wracać z offside'u. Tym razem się nie udało. Wolski. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Uwaga, może być groźnie. Lecz trzeba chyba czegoś więcej niż takie uderzenie, by zaskoczyć tego bramkarza. Aleksander Gorgon. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Biczak Cian. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Wywierana teraz presja. I mamy aut dla Radomiaka. Podanie dociera do Wolskiego. Bardzo dobrze teraz. Pewne wejście. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Mija obronę tym podaniem. Spóźnione podanie o ułamek sekundy. Offside. Przerzuca piłkę nad linią obrony.
Każdy zdobyty metr jest na wagę złota. Trzeba odrobić straty. Pogoń wznowi grę wyrzutem z autu. Trochę za małe to boisko najwyraźniej dla niego. Trochę się zadryblował. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Może coś być z tego podania. Może teraz wyrównać. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju. No i mamy remis, 2-2. Dobra, teraz piłka górą. Zegar tyka, czasu jest naprawdę niewiele. Jeśli teraz strzelą, znacznie przybliżą się do wygranej. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nie daje się łatwo przepchnąć. Utrata piłki przez zawodników Pogoni. Dobra próba podania. Nic z tego. Spokojnie broni bramkarz. Teraz może być groźnie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Kulouris. Okazja, może być groźnie. Dobrze teraz przeszkodził. Ależ poszedł na przebój. Wolski może uderzać. Ależ bomba! Fantastycznie przymierza. Posyła piłkę do... Bardzo dobrze teraz to broni. Uwaga, jeśli trafi, będzie remis. I zatrzymał to ładnie. Rafał Wolski próbuje strzału. No, dobra, to była obrona. Dobrze się... Może teraz wyrównać? Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra. Ależ okazja na gola. Bardzo dobrze teraz to broni. Rzut rożny dla Pogoni. Stały fragment gry to doskonała okazja. Proszę Państwa, jest gol. Mamy podwyższenie prowadzenia. Kulouris. Teraz może być groźnie. Będzie bramka. Tak! Co za końcówka, proszę Państwa. Teraz będziemy tu mieli... Może coś być z tego podania. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcu.